witam w przepięknym, słonecznym Opolu, wakacje w toku. A my dzisiaj, oprócz spotkania z młodzieżowymi domami kultury, które mamy z panią kurator, chciałyśmy też z państwem porozmawiać o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w czasie wakacji. Jak państwo wiecie, Ministerstwo Edukacji Narodowej nadzoruje w czasy wypoczynek dzieci i młodzieży. Blisko milion dzieciaków korzysta z tego wypoczynku zorganizowanego przez obozy, kolonie. Dzieci w Polsce uczone są bezpiecznych zachowań i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zarówno w przedszkolu, kiedy poznają podstawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak i później w trakcie szkoły, godzin wychowawczych. Również w szkołach organizowane są chociażby egzaminy na kartę rowerową i uczymy dzieci dbać o siebie. Uczymy też dzieci pierwszej pomocy. Jak państwo wiecie, od 1 września moduł pierwszej pomocy będzie obowiązkowym modułem do wykonania w klasach 1-3. To też jest ważna umiejętność zadbać o siebie i zadbać o innych, umieć uratować życie. Dzisiaj jest spotkanie z młodzieżowymi domami kultury, które w Opolu mają swoje duże zebranie. Z panią kurator będziemy rozmawiać o problemach, które mają, wyzwaniach, planach na przyszłość i myśleć też o tym, w jaki sposób ministerstwo i kuratoria mogą młodzieżowe domy kultury wspierać. Nasze placówki, młodzieżowe domy kultury, pałace młodzieży, ogniska pracy pozaszkolnej zrzeszają się w Stowarzyszeniu Ogólnopolskim Placówek Edukacji Pozaszkolnej i właśnie wspólnie wypracowaliśmy pewne postulaty, które chcielibyśmy omówić z panią minister. Jednym z takich postulatów jest chociażby przepis dotyczący kwalifikacji nauczycieli jako placówki, które nie są objęte programami. Mamy często oferty dotyczące gwary czy śląskiej, czy w przypadku akurat mojego regionu gwary warmińskiej, której nie można potwierdzić żadnymi kwalifikacjami na uniwersytetach ani innych uczelniach, a one są wymagane, więc chcielibyśmy, aby w przypadku takich nietuzinkowych przedmiotów znieść takie wymagania. No jeżeli chodzi o Opole, jest to jedna z wiodących placówek edukacji pozaszkolnej w całej Polsce i mogą państwo być bardzo dumni, bo z ogromną radością odwiedzamy tą placówkę i podziwiamy działalność, bo jest bardzo szeroka i to też duże ukłony dla dyrekcji, dla pracowników Młodzieżowego Domu Kultury, ale również dla samorządu, który jest tego świadomy i o to dba. No jest to bardzo ważne wydarzenie, ponieważ już od lat Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego, do którego Młodzieżowy Dom Kultury należy, tak jak i 80 placówek z całej Polski, zabiegało o kontakt z Ministerstwem Edukacji Narodowej, ponieważ chcielibyśmy porozmawiać na temat funkcjonowania MDK-ów, na temat perspektyw i na temat tych rzeczy, które uważamy my, dyrektorzy MDK-ów, należałoby poprawić. Jest wzór, który pozwala Ministerstwu Edukacji wyliczyć kwotę subwencji, jaką dostaje powiat na organizację zajęć pozaszkolnych. Ale ta kwota nie jest dedykowana konkretnie do MDK-ów, tylko już od samorządu zależy, ile da na poradnie, ile da na MDK-i, a ile da na innego rodzaju działalność pozaszkolną. I my chcemy wytłumaczyć ministerstwu, żeby poczyniło takie drobne kroki, żeby te pieniądze, które mają trafić do MDK-ów, były pieniędzmi naznaczonymi, że nie organ prowadzący, który decyduje, jak widzi, że MDK mu jest potrzebny, tak jak u nas, ja narzekać nie mogę, to pieniądze dostajemy na działalność, na rozbudowę, na projekty, na wsparcie dzieci w działaniach edukacyjnych, nie tylko artystycznych. Natomiast w Polsce są takie sytuacje, gdzie samorządy ograniczają środki i prowadzą do zmniejszania, redukcji działań, a w efekcie do przekształceń i likwidacji. I o tym też chcemy rozmawiać.